dwóch uchwałach przygotowanych przez radnych, czyli uchwały dotyczących diet radnych. To była pierwsza uchwała i druga uchwała dotycząca ustalenia miesięcznego wynagrodzenia burmistrza władz. Panie burmistrzu, odnośnie pańskiej kwestii, proszę się nie doszukiwać w tej uchwale żadnych osobistych złośliwości, czegokolwiek natury osobistego. U podstaw decyzji o przygotowaniu takich uchwał leży wzrost najniższego miesięcznego wynagrodzenia w polskiej gospodarce, od którego dotychczas uzależnione były diety radnych. Mogliśmy zaproponować zamrożenie diet radnych. W związku z sytuacją gospodarczą, jaka jest, którą widać również w naszej gminie, a również w związku z tym, że podnosimy podatki i sięgnęliśmy do kieszeni mieszkańców, uznaliśmy, że powinniśmy sięgnąć również do własnych kieszeni. Dlatego zaproponowaliśmy niewielki spadek wartości, wysokości diet 10% i podobną uchwałę analogiczną do pana burmistrza. Ma to związek z oszczędnościami budżetowymi. Szanowni Państwo, ja przed rokiem, to było dokładnie w grudniu roku 2010, zwróciłem uwagę na to, że nasza uchwała określająca wysokość diet radnych jest niezgodna z prawem. To się wszystko okazało prawdą, konkretnie przypadku przewodniczącego rady, który powierzał zbyt wysokie w stosunku do maksimum ustawowego diety. Przez rok Państwo nie zgłosiliście żadnej uchwały, która miałaby regulować ten problem. Cały czas funkcjonuje u nas uchwała, która jest niezgodna z prawem. Oczywiście, znaczy jej zapisy są niezgodne z prawem i w sposób nienaturalny dieta przewodniczącego rady jest obniżana w oparciu o podstawy prawne, a nie w oparciu o zapisy uchwały. Zapis uchwały jest po prostu błędny. Więc myślę, że rok czasu to było wystarczająco dużo, aby przygotować jakąkolwiek alternatywę. Jeżeli takiej alternatywy nie było, postanowiliśmy jako grupa radnych opozycyjnych przygotować własne projekty uchwały. Proszę się w tym nie doszukać złośliwości jeszcze raz. Ja jako radny proszę Państwa o przyjęcie tej uchwały. Uważam, że nas to po kieszeni nie uderzy, a będzie to dobry sygnał dany społeczeństwu, nie tylko w kieszeniach ludzi szukam oszczędności, ale również we własnych. No i analogicznie proszę pana burmistrza o to, aby poprosił radnych, żeby również o te 10% obniżyli pensje w tych trudnych dla nas wszystkich czasach. Jeszcze uprzedzę, być może, bo słyszałem w kuluarach zarzuty o to, że jest to projekt populistyczny, projekt wynikający z spraw zasiadania w opozycji. Szanowni Państwo, ja wiem tak, jest wręcz przeciwnie. W interesie opozycji jest to, żeby burmistrz zarabiał najwięcej, bo wtedy jest to krytykować, prawda? W interesie opozycji jest również to, żeby burmistrz miał jak najmniej środków do podziału, bo wtedy ma mniejsze możliwości inwestycyjne. Tu jedno i drugie się zmieni, czyli chcemy, żeby burmistrz zarabiał mniej, również dużo, również godnie, ale rozsądnie, w rozsądnych granicach mniej i chcemy, żeby burmistrz miał więcej pieniędzy, bo przecież to rodzi oszczędności, zarówno diety radnych, jak i spadek wynagrodzenia burmistrza rodzi oszczędności, no burmistrz miał więcej pieniędzy na bieżące zarządzanie gminą, więc uprzedzając to, co słyszałem w kuluarach, uprzedzając może jakieś następne wypowiedzi, stwierdzam, że nie ma to nic wspólnego z populizmem, nie ma to nic wspólnego z opozycyjnością, to wyraz odpowiedzialności za gminę. Dziękuję bardzo. Naszą uchwałę i prawnicy nie stwierdzili błędów żadnych, tylko po prostu poprzedni przewodniczący miał wypłacaną wyższą dietę, ponieważ nie był uwzględniony zapis dotyczący ustawy o finansach publicznych. Więc tutaj w żaden sposób nie ma błędu w samej uchwale, panie radny, bo ta uchwała by dawno była uchylona. Panie przewodniczący, może w tym ujęciu, o którym pan mówi, nie ma błędu, ale no, trzeba przyznać, że jest błędne i nielogiczne, jeżeli zapis uchwały jest niespójny z podstawami prawnymi, prawda? A taka sytuacja miała miejsce. To jest ustawa o samorządzie gminnym i ustawa o finansach publicznych. Po prostu pracownik nie uwzględniał tego drugiego zapisu. Także tutaj nie ma... No nie do końca. Panie Przewodniczący, Pani i Panowie Radni. Startując na Radnego Rady Miejskiej Gminy, moim priorytetem, może nie priorytetem, ale motywacją nie była dieta radnego, ale praca na rzecz środowiska i samorządu. I poprę wniosek kolegów z tak zwanej opozycji. Będę głosował za obniżką diety radnego, ale zaskoczył mnie fakt dzisiaj rano właśnie na Gołodach ONR po powołaniu sekretarza gminy. Mi się wydaje, urzędnikiem
tego powołania był właśnie kolega Kamil. Mi się wydaje, że tu w tym wypadku też gmina poniesie jakieś koszty finansowe, chyba że to jest obowiązek obligatoryjny, żeby sekretarzem miasta ktoś musiał to zrobić. Dziękuję. Przewodniczący, bo ja nie byłem pomysłodawcą zatrudnienia sekretarza w gminie. Orędownikiem byłem przestrzegania prawa. No to pomysłodawcą zatrudniania w jednostkach samorządu terytorialnego sekretarzy jest orędownika. Ustawa wymaga, żeby sekretarz w gminie istniał, a ja jestem orędownikiem przestrzegania prawa. Dziękuję bardzo. Myślę, że się pan cieszy bardzo, że taki sekretarz będzie, natomiast wydał. Szanowni Państwo, może nie do końca powiedziałem, sekretarz jest na pół etatu, drugi pół etatu spełnia dalej funkcję naczelnika zamówień publicznych, także słucham. Wydało się spełnić wymóg małym kosztem. Ale tak jak mówię, na dzień dzisiejszy jest pół etatu sekretarza, pół etatu naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych. Do pół roku czasu pozostaje tylko i wyłącznie pół etatu sekretarza. Natomiast w okresie przejściowym trzeba pewne sprawy zakończyć w Wydziale Zamówień Publicznych. Potem będzie tylko pół etatu sekretarza. Będzie nowego naczelnika, pani Krzyżutko będzie pełniła jedną drugą funkcję. Docelowo będzie nowy naczelnik i pani Krzyżutko będzie na pół etatu sekretarza, także to pół etatu będzie skutkiem finansowym dla gminy. Proszę mi powiedzieć, 10% obniżki to jest w stosunku do tego, co miałoby być w styczniu według prawa. O czym mówimy? Bo teraz mówimy o pensji burmistrza, a pani mówicie. Jeżeli obiecie radnych, to 10% obniżki od tego, co miałoby być, oznaczałoby realną podwyżkę chyba. Nie, 10% od tego, co powiedziałem dzisiaj. Czy możemy przystąpić do głosowania w sprawie miesięcznego ustalenia wynagrodzenia burmistrza? To jest przedstawione wielkości, przepraszam, czy przedstawione wielkości to są obecne? Nie, obniżone. Już obniżone. Obniżone. To jest, tak jak powiedziałem, w stosunku do tego, co aktualnie jest, to jest 1000 zł. Lekko ponad 1000 zł. Proszę, kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została odrzucona. Ten projekt przewiduje, radnemu przysługuje wiedza za udział w posiedzeniu sesji w wysokości 250 zł stałej i doraźnej Komisji Rady Miejskiej, do której zostali powołani przewodniczącemu komisji 250 zł, pozostałym członkom komisji 240 zł. Potem jeszcze raz, kto jest za? To 6. Kto jest przeciw? Wysoko bardzo proszę. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Jeden wstrzymujący. Zasad otrzymywania i wysokości wier przysługującym radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych w roku budżetowym 2012. Paragraf pierwszy. Wysokość wier radnych, zasady ich otrzymywania oraz zwrot kosztów podróży służbowych radnych utrzymanych będą w roku budżetowym 2012 na tych samych zasadach i w tej samej wysokości jak w roku budżetowym 2011. Ktoś się uchwały wyżej na tych samych zasadach i w tej samej wysokości. Jeżeli na tych samych zasadach, czyli ma to być 20% najniższej krajowej, to wysokość będzie inna. Ale najniższa krajowa z roku 2011. Tak, no na tych samych zasadach. Tak, ponieważ Państwo zmienialiście tutaj zasady, chcieliście zmienić zasady. Czy nie możemy określić kwotowo tych wielkości? Uchwałę przyjmujemy na rok, wrócimy do tematu w przyszłym roku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?